Są debiuty giełdowe, które przyprawiają o się skórkę. E, czy też na myśl o których od razu wizualizujemy sobie potencjał e, zarobków. Ile to pieniędzy nie zarobimy, e, jak bogaci będziemy, gdy, gdyby, gdyby się tylko udało, żeby redukcja była jakaś niekosmicznie wielka, nie 95-99%, tylko chociaż, chociaż nie wiem, 50% już by było ok. I też kwestia, oczywiście, w jakiej branży ten debiut. I o takim debiucie trochę będziemy mówić właśnie w tym kolejnym odcinku debiutów giełdowych serii, której patronem jest Freedom24. Porozmawiamy o debiucie jednej ze spółek ze stajni. Uwaga! Elona Maska. I sama osoba, Elona Maska, jest tutaj niezwykle istotnym elementem układanki, która, sama, która jest sama w sobie oczywiście rozgrzewa, ale projekt, o którym mówić będziemy, a jest to Starlink, z pewnością zasługuje na naszą uwagę. Czy będzie to najważniejszy debiut dekady? Moim zdaniem to jeszcze jest zbyt daleko idące, idące stwierdzenie. Do do momentu, kiedy tak naprawdę nie, nie dowiemy się, kiedy ten debiut giełdowy będzie miał miejsce. Zaczęło się wszystko, zanim powiemy o tym, czym się Starlink zajmuje, chociaż już widzisz po tym tle, po tych gwiazdkach, to nie są piksele, tylko gwiazdki kosmos, czyli coś związanego z branżą kosmiczną, o tym właśnie i w tej branży Starlink funkcjonuje. Wszystko zaczęło się od, jak to w przypadku Elona Muska, od tweeta rok temu w tym jakże znamienitym 2020 roku, pojawił się tweet mówiący o tym, że w perspektywie kilku lat, wtedy kiedy przepływy pieniężne i zyski, to wszystko będzie stabilne, może nie zyski, przepływy pieniężne i wyniki spółki będą stabilne i do przewidzenia, prawdopodobnie dojdzie do uwaga IPO Starlink. Starlink do tej pory to, była, to był tylko i wyłącznie projekt wewnątrz spółki SpaceX. Ale w przypadku niektórych projektów dzieje się czasami tak, że robią się one na tyle duże, że sensownym procesem jest wydzielenie osobnego podmiotu właśnie z tym projektem. I ten Starlink wydzielony jest z po części zespółki SpaceX według Morgan Stanley, analityków Morgana Stanley'a, jeżeli chodzi o kapitalizację, to sam Starlink stanowi ponad połowę samej wartości firmy SpaceX, więc to wydzielenie absolutnie ma sens z perspektywy, na pewno z perspektywy budowania majątku przez Elon'a Musk'a. Czyli mamy bardzo prawdopodobny debiut, który, no jak inne rzeczy, których dotyka się Elon Musk, po prostu zamieniają się w złoto. Tutaj inwestorzy bardzo mocno liczą na to, że ten projekt również na giełdę powędruje. Zresztą. W dyskusji, w dyskusji, która się rozwinęła w dyskusji, która się rozwinęła pod tym tweetem Elon Musk podkreśla, że dla niego ważne będzie, żeby z wysokim priorytetem, czy żeby po prostu mogli najpierw zapisać się na ten debiut giełdowi giełdowy mali inwestorzy, a dopiero później ewentualnie instytucje. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, zobaczymy już, mam nadzieję, nie tak odległej, nie tak odległej galaktyce. Niektórzy analitycy mówią o tym, że ten debiut giełdowy może mieć miejsce w czwartym kwar kwartale 2021 roku, co byłoby z takim mocnym przyspieszeniem w stosunku do tweeta, jakim podzielił się Elon Musk. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że osoba Elona Muska czy sam Elon Musk Czasami lubi zmieniać zdanie, tu oczywiście pozdrowienia dla tych, którzy śledzą kryptowaluty. Czym zatem Starlink jest? Czym jest ten Projekt. Starlink, jako sama koncepcja, jako sam ten, sam ten projekt w spółce SpaceX, to telekomunikacyjny system satelitarny, który jest budowany przez firmę SpaceX i ta firma SpaceX pełni rolę spółki matki w stosunku do spółki Starlink. Generalnie chodzi o to, że spółka ta umieszcza na niskiej Orbicie. W porównaniu do aktualnych, aktualnie działających satelit, nazwijmy to konkurencyjnych, ta odległość jest około 60-krotnie mniejsza. Przez co nie trudno się domyślić, że i przepływ czy komunikacja z tego typu satelitami z Ziemi będzie zdecydowanie szybsza. Więc te satelity lądują na orbitę, i za pomocą tych satelit będzie dostarczana łączność internetowa na całym globie. Oczywiście internet większość rozwiniętych krajów ma, ale są miejsca, które, gdzie dostępność do internetu jest utrudniona i to między innymi to rozwiązanie z tymi satelitami ma stanowić lek na te bolączki trapiące właśnie w te miejsca, gdzie internetu nie ma, gdzie są z tym Problem. Nie będę wchodził tutaj w kwestie techniczne, natomiast jeżeli chodzi o samą kwestię liczby tych satelit, to ta liczba jest olbrzymia. Na stronie spacex.com.pl, bo ta strona też jest przetłumaczona na język polski, znajdziemy zakładkę Starlink i tam możemy się dowiedzieć ile tych satelit dokładnie, dokładnie będzie, bo będzie ich 11920 7. Komisja, za, Komisja Łączności w Stanach Zjednoczonych zaakceptowała już projekty. No i te satelity mają się znaleźć do 2027 roku na orbicie. Ponad połowa ma się znaleźć do 2024 roku. Im więcej tych satelit, tym więcej krajów ten cały system będzie obejmował. Docelowo, w perspektywie bodajże 5 lat, jeżeli się nie mylę, ma z, tej, z, z, z tego systemu, z tego ekosystemu, nazwijmy, korzy, nazwijmy to korzystać. Uwaga, 40 milionów klientów, klientów, którzy docelowo mają płacić. Ja przypomnę, że Polska nie ma, czy, czy prawie mamy 40 milionów, 40 milionów Polaków. No to od razu nasuwa się bardzo. Duża kontrowersja związana z tym projektem. No bo 12 tysięcy satelit na niskiej orbicie może spowodować też nie tyle wiele dobrego, co też wiele złego. Bo po pierwsze, przy takiej liczbie satelit mówi się o zawłaszczaniu, a wręcz zatykaniu nieba. I tutaj eksperci są dosyć zgodni w swoich ocenach, że taki system może być szkodliwy chociażby do prowadzenia aktualnych badań. No i w odpowiedzi na te zarzuty firma SpaceX spółka matka zdecydowała się na zbudowanie satelit, satelitów uwaga, odbijających. Mniej światła, czyli tak zwanych dark sat. Natomiast badania, które później wyszły już w oparciu o te tak zwane dark satellite, satellite czy po prostu nazwijmy to ciemne satelity, pokazują, że no nie zostało osiągnięte cele redukcji jasności tych Obiektów, więc możemy śmiało stwierdzić, że tutaj przepychanek i wojenek związanych z tym tematem będzie i to będzie naprawdę naprawdę sporo. Jak firma funkcjonuje, z czego jest? Z, z, skąd pochodzą fundusze? Firma jest prywatna. Fundusze prowadzą, pochodzą z rąk. Prywatnych, więc nie mamy dostępu dokładnie do danych. Natomiast już teraz firma zrobiła kilka emisji i naprawdę, żeby zdobyć miliardowe, miliardowe fundusze, spółka potrzebowała zaledwie kilku dni, co jasno pokazuje, że Elon Musk przyciąga kapitał i z tym przyciąganiem kapitału nie będzie miał żadnego problemu problem inwestora indywidualnego czyli takiego jak jakimi jesteśmy my sami będzie polegał na to czy nam się uda zapisać czy nam się uda e, z korzystać z tego, co się, co się na naszych oczach buduje. Dlatego te, ta, ta dyskusja na Twitterze właśnie w tą stronę, w tą stronę poszła, w tą stronę została w tą stronę się skierowała. I to są to jest cytat bodajże z Bloomberga, pokazujący różnicę między, między Satelitami, takimi normalnymi, a satelitami, które należą właśnie i mają należeć do systemu Starlink. Kontrowersje o kontrowersjach sobie już powiedzieliśmy, natomiast te kontrowersje związane są też jeszcze z jednym aspektem bo chyba nikt z nas nie wierzy w to, że Elon Musk robiąc czy wchodząc w ten projekt będzie absolutnym monopolistą w przypadku tego typu satelit. Rzucony jest pomysł, pokazany jest jego perspektywa, a więc innych kopiujących firm pewnie będzie sporo. I już teraz mamy kilka projektów, które są których zadanie jest podobne jak w przypadku systemu Starlink i. Za takie projekty odpowiedzialny jest chociażby Facebook, mamy projekt Atena firmy Pointview Tech. No i mamy jeszcze projekt firmy, która dosłownie otarła się o bankructwo, czyli firmy OneWeb. I tu uwaga, w przypadku tego projektu, projektu OneWeb. Ten projekt budowany jest przez konsorcjum takich firm jak Virgin Group i na przykład. Softbank, Softbank chyba, znaczy nie chyba, ale na pewno nam inwestorom już powinien być bardzo dobrze znany, bo jest to kosmicznie wielki fundusz. W jaki sposób uzyskać ekspozycję? Bo mówiąc o spółkach kosmicznych, no niestety, jeżeli chcemy wybrać jedną spółkę, która typowo zajmuje się tematami kosmicznymi, no to oczywiście Virgin Galactic i to jest jedyny sposób na tą ekspozycję. No nie, mamy na przykład fundusz ETF-owy. Dobrze nam znana. Jeżeli nie znasz ETF-ów, wbijaj do naszego cyklu edukacyjnego o ETF-ach i dowiesz się, co to są te fundusze pasywnie zarządzane. I ten ETF o jakże miłym tickerze. UFO, daje nam ekspozycję na indeks S Network Space. Ten indeks S Network Space to indeks, który może nie tyle zrzesza, co po prostu łączy spółki, które nie tylko zajmują się typowo lotami kosmicznymi, ale też łączy spółki, które znajdują się w branżach powiązanych czy współgrających, współdziałających z branżą kosmiczną. I to jest taki pomysł alternatywny na to, żeby tą ekspozycję uzyskać. Dodam tylko, że sam, e, sam, samo zachowanie do tej pory ETF-u, UFO, nie, e, nie jest e, kosmiczne, czyli nie mamy pionowej ściany, mamy ewidentnie na ten moment Rynek taki trochę uśpiony. Czekamy na więcej spółek z tej branży i czekamy przede wszystkim na więcej spółek, które przynoszą zyski. A czy, spółka, a czy spółka Starlink będzie przynosiła zyski? No i tutaj doszedłem do kilku, czy dokopałem się do kilku ciekawych prognoz, które mówią nam, czy pokazują nam, że. Rentowność projekt może osiągnąć mniej więcej w 2033 roku. Koszt zbudowania całej infrastruktury będzie wynosił między 10, a uwaga, 15 miliardów dolarów. Ten koszt może się zmieniać, bo przecież, skoro naukowcy już teraz badają różne rzeczy związane bezpośrednio z działaniami satelit, i już teraz na przykład są one cały czas za jasne, no to wiadomo, że będą kolejne. Koszta generowane w związku z chociażby z likwidacją tego typu, tego typu kwestii. Więc to te widełki dobrze jest sobie bezpiecznie przyjąć. Natomiast projekt docelowo ma generować w ujęciu rocznym 30-40 miliardów dolarów przychodów, i to w nie tak odległej perspektywie. Natomiast do momentu, kiedy nie zobaczymy twardych. Pięknych, fajnych dokumentów, jeżeli chodzi o IPO, no to do tego momentu nie będziemy w stanie dokładnie oszacować przeróżnego rodzaju prognoz. Czy to jest? Czy to jest debiut dekady? I to zostawiam wam do dyskusji w komentarzach. Koniecznie się podzielcie opinią na temat, na temat tego projektu. Czyli czy uważacie, że. To jest coś, na co warto zwracać uwagę. Przecież inwestorzy, nie wiem. Elon Musk chcąc pozyskać kapitał, wystarczy, że powie: ludzie sprzedajcie do coina i ładujcie się w IPO Starlink i te pieniądze, jakby tu powiedzieć, zostały trochę z nieba nam czy inwestorom, inwestorom zrzucone. Już teraz możecie się zapisać na. Newsletter, czy po prostu na taką poczekalnię, gdzie jak już będzie więcej wiadomo na temat debiutu Starlink, to dostaniecie taką informację. Na stronie freedom24.com jest landing page odnośnie IPO Starlinka, i tutaj na dole możecie się zapisać, o, żeby dostać po prostu informację w momencie, kiedy ten debiut będzie miał miejsce. To tyle ode mnie. Włączę się na pewno w dyskusję w komentarzach, bo uważam, że. Jest to jeden ze zdecydowanie ciekawszych, szykujących nam się w najbliższym okresie debiutów, udanych inwestycji.